Zacznijmy od końca. Mówi się o Jezusie, że odszedł od zmysłów. Opinie o Chrystusie wcale nie należą do pozytywnych. Zadaje się z grzesznikami, łamie przyjęte konwenanse, nie zwraca uwagi na to, co zwykło się uważać za słuszne, stosowne itd., itd. Nie mieści się w ramach. Właśnie on, Bóg. Warto dzisiaj pomyśleć po pierwsze nad tym, jaką mam opinię o Jezusie. Czy mieści się w ramach mojego myślenia? A może warto też pomyśleć dziś, że moje życie, choćby było nie wiadomo jakie i gdybym nawet miał najgorszą opinię w oczach wszystkich ludzi, to ja się jednak mieszczę w ramach myślenia Boga. On myśli o mnie i myśli o moim zbawieniu. Tak jest. Cofnijmy się do drugiego zdania Ewangelii. Gdy to usłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Tak, bliscy Jezusa też go nie rozumieją. Więc nie ma się co dziwić, że czasami naprawdę nie mamy pojęcia, co Bóg robi. I nie zżymaj się na to, że nie wiesz, dlaczego Pan Bóg postępuje w taki sposób. Dlaczego spotyka cię to czy tamto. Nie zrozumiesz. I może czasem będziesz chciał powstrzymać Boga. Nie rób tego. I wreszcie pierwsze zdanie. Że Jezus przyszedł do domu, a było tyle ludzi, że nawet na posiłek nie było czasu. Jezus wchodzi do domu. Zaprasza cię do swojego domu. I on jednocześnie chce być zaproszony przez ciebie. Chce wejść do twojego domu, nawet niepoukładanego, nieposprzątanego, z brudnymi oknami. Chce być u ciebie. Zbiera się tłum. I wcale nie musi chodzić o ludzi. Może kiedy Jezus wejdzie do twojego domu, zbierze się cały tłum twoich grzechów. Wszystkie demony przybiegną, żeby go stamtąd wyciągnąć, wypędzić, żeby powiedzieć, że jest opętany, żeby go powstrzymać. Może tak będzie. A może Jezus zaprasza cię do swojego domu, do wspólnoty, do kościoła, żeby dać ci czas na posiłek Eucharystii. Pomyśl dziś właśnie o tym. O Kościele, o Eucharystii, o twoim zdaniu na temat Jezusa. O tym, co myśli Bóg na twój temat i skorzystaj z jego zaproszenia. Jutro niedziela, Eucharystia, czas łaski. Wejdź do domu Boga i skosztuj, jak dobry jest Pan.